Namaste, Maria Bukardi z tej strony. Dokładnie wczoraj przyszła paczuszka, gdzie zamówiłam ten oto wtyczek do mojego telefonu, by podłączyć mikrofon, byśmy mogli spotykać się jeszcze lepszej jakości niż zwykle. I ta wtyczka była opakowana w tą oto gazetę. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że ma to jakieś symboliczne znaczenie. Jednak zwróć na to uwagę, że ten artykuł pochodzi z numeru 222 i dodatkowo pojawił się we wtorek 24 września 2019 roku, czyli tuż po Mabon ubiegłego roku. I temat jest taki normalny, by wyjść ze swojej cichutkiej norki czy tego cichutkiego miejsca i iść swoją własną drogą do świata, wyjść do świata i wystartować coś. Coś wystartować. Ten artykuł właściwie mówi o tworzeniu własnego biznesu, od czego zacząć i tak dalej. Nie jest to jednak ważne. Ważne jest to, że dokładnie w kolejny czwartek spotykamy się na 96. ceremonii. 96. transmisja. A jej tematem jest... Masz za sobą niesamowite doświadczenia, bardzo dużo zgromadzonej wiedzy. Czasami te doświadczenia były ciężkie, te doświadczenia były może bolesne, jednak ta zgromadzona wiedza jest na wagę złota i może właśnie nadszedł czas, by wystartować z tą wiedzą do świata, do wszechświata, podzielić się tą wiedzą z innymi. I często jest tak, że mamy takie wrażenie, no jak to ja, przecież jeszcze nic nie wiem. Każdy mistrz mówi, że wiem, że jeszcze nic nie wiem. Zawsze jest jednak ktoś, kto jest wyżej niż ty i kto jest niżej niż ty. Czyli zawsze jest ktoś, kto jest, ma większą wiedzę niż ty i zawsze jest ktoś, kto ma mniejszą wiedzę niż ty. Może więc nadszedł czas, by wystartować z twoją wiedzą do świata, z tym, co już wiesz. Bo wiesz, gdy uczeń jest gotowy, to ten właściwy mistrz na pewno się pojawi. I może ty jesteś takim mistrzem w jakiejkolwiek dziedzinie, gdzie ta zgromadzona wiedza, która jest w tobie, może wzbogacać ten świat, może wzbogacać innych ludzi, może wzbogacać wszystko dookoła ciebie. Tak jak mówi ten symboliczny artykuł, który na pewno nie przez przypadek pojawił się jako opakowanie do mojej wtyczki, do mikrofonu. Niech to będzie więc dla ciebie inspiracja i motywacja. Zastanów się, w jakiej dziedzinie masz wiedzę większą niż inni, kto może potrzebować tej twojej wiedzy i jak możesz ją przekazać do świata i do wszechświata. I może właśnie wystartować twoją nową drogę, drogę twojej przyszłości. Do zobaczenia w czwartek na naszej 96. ceremonii, gdzie otrzymasz kolejne wskazówki, jak ten czas wykorzystać i jak ruszyć do przodu, by zrealizować wszystkie twoje marzenia i wszystkie twoje pragnienia. Dziękuję, twoja Maria Bukardi.